Dzień dobry, Marcin Goebel, zapraszam na magazyn żużlowy w telewizji ProArt, taśma w górę, bo jak co roku spodziewaliśmy się, że jesień i zima w światku żużlowym będzie gorąca, jednak takiej temperatury, jaką dostarczyły nam wszystkie kluby, praktycznie na każdym szczeblu, chyba nikt się nie spodziewał, ale o tym będziemy dzisiaj rozmawiać z dziennikarzami rodem z Ostrowa Wielkopolskiego, którzy, przepraszam, i to też nie jest przesada, na żużlu zjedli zęby. Maciej Kmiecik, cześć Maciej. Witam serdecznie. A także w Łodzi Jarosław Galewski. Witamy Cię, Jarku. Dzień dobry, witam. Dobrze, panowie, koszula bliższa ciału, a zatem może zaczniemy od tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach w Towarzystwie Żużlowym Ostrowia. Arged Malesa Ostrów przed rozgrywkami 2024 stawiana w roli faworyta. I ja mam takie wrażenie, że do pewnego momentu wszystko układało się po myśli kibiców z Ostrowa Wielkopolskiego i później co się stało, Maciej? Jeśli chodzi o rolę faworyta, to tak naprawdę trzeba zaznaczyć, że było ich co najmniej czterech. Owszem, Ostrów miał mocny skład, aczkolwiek chyba na papierze byli mocniejsi. Jak to w życiu bywa? Potrzeba to odrobiny szczęścia. Ten sezon był o tyle dziwny, że w sumie tak naprawdę zespół z Ostrowa przegrał 3 mecze w rundzie zasadniczej, wygrał tą rundę zasadniczą tak naprawdę ostatnim wyścigiem w Poznaniu. No a koniec końców niewiele to dało, bo okazało się, że w półfinale wpadł na Abramczyk Polonię Bydgoszcz, która z Lucky Losera awansowała do tego półfinału, no to też była sensacja. No i ten jeden nieszczęsny mecz w Bydgoszczy, w zasadzie nawet nie cały mecz, a wyścigi bodajże od 11 do 14 wstrząsnęły drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego i tego się już nie dało odrobić, bo straty kilkunastu punktów na poziomie tak wyrównanych drużyn to jednak są bardzo bolesne i pewnie do końca chyba nikt w klubie nie wie, co takiego się wydarzyło. No, kwestia przełożeń w danym momencie, bo pewnie gdzieś tam kwestia spasowania odegrała kluczową rolę, bo przecież przez cały mecz do tego chyba 10 wyścigu Arged Malesa trzymała się mocno drużyny z Bydgoszczy i tam była strata bodajże 6 punktów. Gdyby taki wynik udało się przywieźć do Ostrowa, mogło być zupełnie inaczej potoczyć. No to jest urok playoffów. Jeden mecz nie wyjdzie i cały sezon leży. No trudno, stało się. I dobrze, że życie toczy się dalej i Ostrów jedzie dalej, bo były różne suche obawy. Ten skład, który jest teraz zmontowany, na pewno na papierze faworytem nie jest, ale przypomnę, że Ostrów nigdy nie awansował będąc faworytem. Zawsze wchodzili z pozycji czarnego konia. I tutaj jeszcze o tym nowym składzie będziemy rozmawiać. Jarek, twoim zdaniem co zawiodło albo kto zawiódł w tych najważniejszych meczach? Bo tak sprawdzając te wszystkie statystyki, no to my tak troszeczkę głaskaliśmy, troszeczkę chuchaliśmy w tego Wiktora Jasińskiego. Cały czas słyszeliśmy z ust trenera Mariusza Staszewskiego, że on w końcu odpali, że on w końcu się przebudzi. Jaki był finał, wszyscy wiemy i z tego, co tak na szybko udało mi się sprawdzić, to jak nie najsłabszy, to jeden ze słabszych zawodników Under 24 na zapleczu Ekstraligi. Tak, to zdecydowanie największy zawód chyba w ostrowskiej drużynie. Ja od początku Wiktora Jasińskiego zresztą w tej drużynie nie traktowałem jako tylko zawodnika U24. Wydawało mi się, że to będzie w ogóle bardzo solidny polski senior w całej lidze. Nie patrzyłem tylko na jego wiek. Okazało się, że to było ogromne rozczarowanie. Tak naprawdę w przypadku Wiktora Jasińskiego mieliśmy pojedyncze niezłe występy, pojedyncze bardzo dobre wyścigi. A poza tym to był sezon poniżej oczekiwań. No, odzwierciedla to też obecna pozycja na rynku transferowym Wiktora Jasińskiego. Raczej to nie jest zawodnik, który po sezonie w Ostrowie miał dużo ofert, a przecież podobnie jak Gleb Czugunow przychodził się tutaj odbudować, opowiadał o tym, że w najbliższym czasie będzie chciał wrócić do PGE Ekstraligi, co wydawało się zresztą naturalne, bo jest zawodnikiem ciągle młodym. Ale było wielkie rozczarowanie, mimo ogromnego kredytu zaufania, bo myślę, że gdyby Wiktor Jasiński jeździł w innym klubie, u innego trenera niż Mariusz Staszewski, to byłby znacznie wcześniej na wakacjach. Maciej, ja też sobie wytłuściłem imię i nazwisko Tobiasza Musielaka, bo to jest zawodnik, który 2 sezony spędził w tej drużynie.
Ja osobiście mam takie odczucia, że kiedy on przychodził tutaj z drużyny z Krosna, to ja właśnie spodziewałem się, że to będzie taki rider, który w tych najważniejszych meczach będzie ciągnął drużynę, a też chyba oczekiwaliśmy troszeczkę więcej od Tofika. Jakby tak generalnie podsumować te dwa sezony Tobiasza Musielaka w Ostrowie, to one nie były do końca udane, bo ten poprzedni naznaczony pasmem kontuzji, no na co zawodnik już nie miał wpływu. W tym roku też, w momencie kiedy Tofik był zdrowy, jechał, ale przytrafiały mu się problemy zdrowotne. Widzieliśmy, jak on czasami kulał na tą nogę, gdzieś tam doprawił się jeszcze w Anglii, tam był potem ten znowu nieszczęsny Obojczyk, no i to się tak koniec końców złożyło na ten wynik, gdzie w tych decydujących momentach też zawiódł, bo to nie był lider taki jak na przykład Krzysztof Włóczkowski po stronie Abramczyk Polonii Bydgoszcz, tak porównując liderów drużyn. Ja jeszcze może króciutko do Wiktora Jasińskiego. On fantastycznie zaczął w sparingach. Tak, tak, to tak. Było, rozbudziło nasze nadzieje. Z ekstraligowymi tak, zespołami. Tak, jeździł świetnie, tylko że jeden mankament był. Mankament, nie mankament. Sparingi odbywały się przy niskich temperaturach, na mokrych torach, na przyczepnych torach, na których Wiktor czuł się dobrze. Przyszło co do czego do ligi i tory były dużo twardsze, inna temperatura. Zaczął cały czas szukać, bo przecież też zmieniał tunerów i w pewnym momencie wydawało się, że zaskoczy. Zmiana na Petera Jonesa, świetny mecz, bodajże chyba to był ćwierćfinałowy rewanż z Łodzią, jeśli dobrze pamiętam. No a potem półfinały, no niestety, znowu wielka klapa i też no, przyczynił się walnie do tego, że no nie, jest, nie rozmawiamy o ekstraligowym sezonie w tej chwili. I my też pamiętamy zeszłoroczne playoffy. I ten pamiętny 15 bieg chyba, to był ćwierćfinał z drużyną z Rybnika. Tak, to też, to jeszcze a propos Tofika, tak? Tak, bo to później też nas zepchnęło do tej pozycji Lucky Losera. Oczywiście, tam były sezonie. Takie dwa upadki, które Tobiasz uważał, że były po gdzieś tam faulach rywali, a koniec końców sędziowie go wykluczali. No, trzeba było po prostu nie przewracać się i jechać walczyć dalej. No taka jest brutalna rzeczywistość koniec końców, bo nam tam też chyba punktu czy dwóch zabrakło w rywalizacji z Rybnikiem. Nie wpadlibyśmy wtedy na drużynę z Zielonej Góry, tylko na osłabioną Abramczyk Polonię Bydgoszcz i mogło się to skończyć finałem. Obojętnie jakby finał się skończył, to jest zastrzyk finansowy dla klubu, bo to zawsze generuje dodatkowe przychody w postaci kompletu na trybunach, a to jednak przekłada się na finanse. O finansach też będziemy rozmawiać. Jarek, ja jeszcze chciałbym, żebyś ty nam, bo tak troszeczkę tutaj zboczyliśmy, ja cię naprowadziłem tym pytaniem na osobę Wiktora Jasińskiego, a ty przed sezonem zakładałbyś taki finał, bo tutaj Maciej też słusznie zauważył, że tych faworytów przed sezonem było czterech. Wśród tych faworytów na pewno była drużyna z Rybnika, ale tak patrząc przez to, jak ten zespół się pokazywał w sezonie zasadniczym, to przed playoffami pewnie stawialiśmy na kogoś innego. Na pewno nie stawiałem, że Rybnik awansuje do PGE Ekstraligi. Od początku uważałem, że walka będzie zacięta, ale szczerze mówiąc, Rybniczanie byli tym ostatnim z faworytów, na których bym postawił. Moim głównym faworytem była Arget Malesa Ostrów. Uważam, że ta drużyna była zbudowana najlepiej. Myślę zresztą, że ta koncepcja składu się sprawdziła, bo tak naprawdę prawdą jest to, o czym powiedział Maciej. No, zdecydował o tym jeden mecz, że Arget Malesa Ostrów nie awansowała do PGE Ekstraligi. Straty z Bydgoszczy były zbyt duże, do tego doszła kontuzja Sebastiana Szostaka, no i cały trud tego sezonu został zniweczony. Natomiast awans Rybnik jest dużą niespodzianką, bo myślę, że ta drużyna była dobra na początku rozgrywek. Kiedy liga wystartowała, Rybniczanie mieli wtedy dość korzystny terminarz i rzeczywiście wygrywali mecze i zdobywali punkty, natomiast później był to zespół, który miał mnóstwo dziur. Pamiętamy choćby to spotkanie, które odbyło się na Stadionie Miejskim w Ostrowie, kiedy rów dostał lanie od Arget Malesy. Nawet kiedy zaczynała się faza playoff, myślę, że nikt na rów nie stawiał. No ale w tych najważniejszych momentach byli drużyną najlepszą, najbardziej kompletną, choć też nie jakoś super kompletną, bo pamiętam, jak w decydujących meczach był choćby dysponowany Grzegorz Walasek. Ale to wystarczyło i to jest duża niespodzianka. To na koniec krótko, bo ja wiem, o co wam chodzi, że jeden mecz zdecydował o tym, ale załóżmy taki scenariusz, że Arget Malesa pokonałaby Abramczyk Polonię Bydgoszcz, to tutaj Jarek też wspomniał, to jesteście przekonani, że z tym rowem Rybnik udałoby się wygrać ligę w finale? Myślę, że tak.
Myślę, że tak, aczkolwiek nie byłyby to na pewno takie mecze jak w rundzie zasadniczej. Bonus Argent Melsa złapała w cuglach, można powiedzieć, wygrywając, no kautując rywala 62-28. Tak. Wiadomo, że w finale takiego wyniku by nie powtórzyła, ale też pamiętamy rok 2021, gdzie Ostrów w końcówce sezonu lał wszystkich rywali i tym wygrał tak naprawdę wtedy ligę. Pewnie by się to dzisiaj można gdybać, jakby się to wszystko potoczyło. Nie zapominajmy, że też w pewnym momencie straciliśmy Sebastiana Szostaka. I nawet gdybyśmy jechali w tym finale, to jechalibyśmy bez Sebastiana. Ta pozycja jednak była mimo wszystko kluczowa w momentach, kiedy zawodzili seniorzy. Sebastian ratował tyłek drużynie. I owszem, można się przyczepić, że ten mecz, który przegraliśmy, ten jedyny wysoko, Sebastian też zawiódł. No i to tak właśnie wszystko się sprzysięgło w tym jednym meczu, gdzie koniec końców efekt był negatywny. Ale no generalnie Sebastian jechał bardzo dobry sezon. On był bohaterem meczu w Łodzi, był bohaterem meczu w Poznaniu. Gdyby nie on, pewnie jechalibyśmy z innej pozycji do playoffów. I teraz tam sobie można tak gdybać, no ale... Jarek, ty lubisz bawić się w takie gdybanie, czy lecimy dalej? Lecimy dalej. Myślę, że Maciej już wszystko powiedział. Także, aczkolwiek mam podobne odczucia, że gdyby doszło do finału Argent Malesa Ostrów Zawodowy Rybnik, to dzisiaj rozmawialibyśmy o kolejnym sezonie w PGE Ekstralidze. Dobrze, drodzy Państwo, w minionym tygodniu w karczmie i hotelu Górecznik zakończono i podsumowano sezon 2024 w wykonaniu Towarzystwa Żużlowego Ostrowia, czyli Argent Malesa Ostrów, która, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, wygrała sezon zasadniczy, ale w półfinale musiała uznać wyższość Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Skład, który udało się zbudować zimą 2023 roku, pozwalał myśleć o wygraniu Metalka z drugiej Ekstraligi. Do pewnego momentu wszystko układało się idealnie. Argent Malesa Ostrów wygrała sezon zasadniczy, przystępując do fazy play-off z pierwszego miejsca. W ćwierćfinale Ostrowia wyeliminowała Orła Łódź, ale w półfinale nie sprostała Polonii Bydgoszcz. Na domiar złego kontuzji doznał Sebastian Szostak, a to z kolei pokrzyżowało plany Ostrowian w zawodach młodzieżowych. Niedosyt jest ogólnie po tym sezonie, nie tylko jeśli chodzi o ligę, bo gdzieś tam myślę, że mimo wszystko byliśmy najsilniejszym zespołem podczas całego sezonu, a mecz w Bydgoszczy spowodował to, że w tym finale nas zabrakło. I podobnie z młodzieżą, no wszystkie finały zaliczyliśmy i skończyliśmy bez ani jednego medalu, co ostatnio nam się nie zdarzało. Na pewno duży wpływ na to miała kontuzja Sebastiana, bo praktycznie pełny medal w parach, w DMPJ-ach, a bez niego gdzieś tam ci najmłodsi sobie nie poradzili. Podobnie gdzieś tam z indywidualnym mistrzostwem świata Sebastiana gdzieś tam medal zgubił na tej kontuzji, więc cały sezon jest, zarówno jeśli chodzi o drużynę młodzieżową, jak i seniorów, pod dużym niedosytem. Trener Mariusz Staszewski był najsurowszy w ocenie ostatnich miesięcy w wykonaniu Argent Malesa Ostrów. Prezes Waldemar Górski także odczuwa niedosyt, jednak zauważa więcej pozytywów po sezonie 2024. Moim zdaniem sezon był dobry, bez happy endu, ale generalnie sezon od gdzieś tam juniorskich rozgrywek, indywidualnych Sebastiana Szostaka. Myślę, że sezon był dobry, poza jednym meczem, który przegraliśmy wysoko, wszyscy wiedzą, w Bydgoszczy i tu gdzieś tam czar prys, ale myślę, że sezon, szczególnie runda zasadnicza, wiele emocji dał i runda zasadnicza wiele emocji dała i myślę, że sezon był na plus. No, liczyliśmy na więcej, ale taki jest sport i trzeba trochę pokory, myślę, że już to nieraz mówiłem i trzeba walczyć dalej. A jak już wymienione zostało imię i nazwisko Sebastiana Szostaka, to faktycznie, gdyby nie kontuzja, wychowanek ostrowskiego klubu mógłby jeszcze lepiej wspominać sezon 2024. Doskonałe występy w Speedway Grand Prix Juniorów pozwalały myśleć nawet o medalu, który uciekł z rąk z powodu absencji podczas ostatniej rundy w Toruniu. No myślę, że było ok. No, zacznę od początku, że na pewno to jest fajny czas, żeby z tymi sponsorami tutaj się spotkać. To jest spotkanie klubowe, także wszyscy są tutaj klubowi, też moi, ale ja dla moich też spotkanie sponsorów mam zorganizowane i też się będę z nimi spotykał, będę podsumował swój sezon indywidualny, także na pewno fajna inicjatywa i to na plus. A co do sezonu, myślę, że były
pomimo tej kontuzji i końcówki sezonu, że nie mogłem wystartować w najważniejszych zawodach w sumie, więc był okej. Okay. Nie tylko Szostak pechowo zakończył miniony sezon. Tobiasz Potasznik w finale drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów zaliczył fatalnie wyglądający upadek. Skończyło się na strachu i wstrząsieniu mózgu. Ostatnie dni także nie były najszczęśliwsze dla utalentowanego młodzieżowca. Pechowo zakończyłem, to fakt. Miałem nadzieję, że wyjadę jeszcze na treningu, na koniec sezonu czy coś, ale niestety nie udało się. Próbowałem swoich sił tam w motokrosie, żeby potrenować, ale niestety połamałem rękę. Teraz mam rękę w gipsie i mam 4 tygodnie przerwy, ale będę trenował na siłowni. Bardzo dużym pozytywem jest z pewnością postawa Pawła Sitka, który w 2024 roku startował tylko w zawodach młodzieżowych, gdzie bardzo często ucierał nosa żużlowcom ze stażem ekstraligowym. Był bardzo blisko w pierwszym sezonie wywalczenia awansu do finału indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów. Dla mnie to był sezon przygotowawczy. Chciałem jak najwięcej informacji i lekcji wynieść z tych sezonów i każde zawody to było dla mnie nowe doświadczenie. Środowe spotkanie było najlepszą okazją do podziękowań osobom, bez których żużel w Ostrowie Wielkopolskim nie miałby racji bytu. Mowa o Urzędzie Miasta, sponsorach, których z roku na rok przybywa, bo i koszty utrzymania drużyny są coraz większe. Zaczęli się pojawiać firmy gdzieś tam z Kępna, firmy, które produkują meble, bardzo cieszymy. Te firmy współpracują z firmą Garcarek i gdzieś tam ta pomoc jest, gdzieś tam zaowocowała ta znajomość. Bardzo się cieszymy, że nowi sponsorzy deklarują pozostanie i bardzo nas to cieszy. Myślę, że niebawem też jacyś nowi dołączą, bo naprawdę z roku na rok budżet klubowy musi być większy. Zima to zawsze okres wytężonej pracy dla klubowych działaczy, szukając nowych firm chętnych wspierać ostrowskich żużel. Widać, że cały czas musimy pracować, żeby to jeszcze grono powiększać. I z tej okazji chciałem podziękować wszystkim, którzy tu są i których nie ma za pomoc w tym roku i zapraszamy do współpracy w przyszłym roku. W mediach co rusz pojawiają się informacje na temat problemów finansowych polskich klubów żużlowych. Nie da się ukryć, że pieniądze, które pojawiają się w Speedwayu, są coraz większe. Pytanie, w którą stronę to zmierza i kto na tym zyska? Mogę takie porównanie zrobić. 2021 rok nasz, kiedy awansowaliśmy, w fazie play-off z biletów byliśmy w stanie zapłacić mecz i rewanż. W roku teraz obecnym, przy takiej frekwencji, jak był na przykład mecz z Bydgoszczą, nie zapłaci się nawet mecz u siebie. Arget Malesa Ostrów w minionym sezonie dysponowała budżetem oscylującym wokół 11-12 milionów złotych. Kolejne większej zmiany w tym aspekcie nie przyniesie. Żużel to coraz droższy sport. Waldemar Górski mówi, że sezon udany, ale bez happy endu. Zaznacza tutaj dobre występy młodzieży, ale o tej młodzieży też moglibyśmy tutaj gdybać, no bo ta kontuzja cały czas będzie nam powracać Sebastiana Szostaka. Pewnie mielibyśmy dwa medale więcej. Tak jest. Z kolei Mariusz Staszewski, bardziej surowy, mówi, że sezon nieudany i tyle, no zawiedliśmy. I taki jest sport. Dobrze, panowie, zostańmy jeszcze na chwilę przy Metalka z drugiej Ekstralidze, bo chciałem zapytać, jak wy zapatrujecie się na to, co na ten moment mamy w Ekstralidze, te transfery. Mowa tutaj pewnie, będziemy sporo mówić o Unii Leszno, bo będziemy rozmawiać o tych najmocniejszych drużynach. Abramczyk Polonia Bydgoszcz, Szymon Woźniak wraca do tego klubu. I Stal Rzeszów. Ogólnie na początku taka rozbiegówka, żebyśmy porozmawiali o tym, co się dzieje i co może się jeszcze wydarzyć w Metalka z drugiej Ekstralidze, bo cały czas nie mamy do końca pewności, czy Unia Tarnów wystartuje, czy Orzeł Łódź, chociaż tutaj już jest bliżej. No rzeczywiście to finału. Długo było w niepewności, aczkolwiek z tego, co dochodzą słuchy zarówno z Tarnowa, jak i Łodzi, wszystko wskazuje na to, że oba zespoły wystartują w lidze i ja też nie do końca
zgadzam się z tym, że one będą między sobą walczyć o utrzymanie w tych rozgrywkach, bo tak naprawdę różnie to się może potoczyć, bo jeszcze z tych zawodników, którzy byli na rynku, którzy pewnie też musieli zejść z sceny, bo w pewnym momencie wydawało się, że jednak zawodników jest więcej na rynku niż klubów, tych miejsc potrzebnych w klubach, to wcale takich słabych składów oba zespoły nie zmontują. Pewnie one jeszcze finalnie, nie wiemy jak do końca będą wyglądały, ale to mogą być też groźne zespoły. Tarnowski Tor też jest specyficzny, jeśli uda się go przygotować pod gospodarzy, to tam nie jeden faworyt może mieć trudno. Oczywiście Spadkowicz z PGE Ekstraligi, drużyna z Leszna, na początku wydawała się murowanym faworytem, do czasu jak nie okazało się, że jednakże Abramczyk Polonia Bydgoszcz nie awansowała i te ruchy transferowe prezesa Jerzego Kanclerza no, robią wrażenie. Wykorzystał każdą możliwą okazję, właśnie chociażby na przechwycenie Szymona Woźniaka i ten skład na papierze moim zdaniem nawet może jest mocniejszy niż drużyna z Leszna. Jarek, z racji tego, że jesteś w Łodzi, to pewnie masz jakieś informacje na temat, jak skład Orła Łódź może wyglądać. Ja tylko tak zaznaczę, że my rozmawiamy w czwartek. Dzisiaj ma odbyć się konferencja prasowa. Bo też wielokrotnie rozmawiałeś z panem Witoldem Skrzydlewskim i my tak troszeczkę patrzymy na tego pana Witolda czasami z przymrużeniem oka, przepraszam, a czasami jako takiego dobrego biznesmena, tak patrząc na to, jak on do końca wyczekiwał, wystartuje, nie wystartuje, koniec końców zobaczył, że ci zawodnicy na rynku są wolni i można za stosunkowo niewielkie pieniądze zbudować zespół. Myślę, że wszyscy wiedzieliśmy dobrze tak naprawdę, jak to w przypadku Orła Łódź się skończy. Ja byłem od początku przekonany, że ta drużyna pojedzie w przyszłym sezonie w Metalka z drugiej Ekstralidze. Owszem, było kilka konferencji prasowych, na których Witold Skrzydlewski... I było to haniebne spotkanie z kibicami, bo chyba też tak musimy powiedzieć, że takich rzeczy chyba nie chcielibyśmy oglądać. Zdecydowanie było to niepotrzebne. Kompletnie nie rozumiem też idei, dlaczego klub transmitował takie spotkanie w internecie. Myślę, że nie ma nawet sensu komentować tego, co się tam wydarzyło, bo to komentowało się samo, kiedy ktokolwiek to oglądał. Natomiast jazda Orła w lidze nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Sporo mówiło się o sprzedaży, że jeśli pojawi się chętny, to ten klub dostanie, jeśli nie, to Orzeł zostanie zamknięty. Tylko, że tak naprawdę podobna narracja w Łodzi trwa już od kilku sezonów. Witold Skrzydlewski zostawia ten klub, przynajmniej taką chęć deklaruje od wielu, wielu lat. Jeszcze nigdy się to nie wydarzyło. W tym roku może mówił o tym trochę częściej, wykonał kilka kroków więcej, natomiast zaskoczony jakby nie jestem, że finał jest taki, jaki jest. Nie zgadzam się jednak z Maciejem, że jest jakaś duża szansa na zbudowanie w Łodzi mocnej drużyny, która włączy się choćby do walki o awans do play-off. Uważam, że będzie z tym duży problem. Na razie mówi się o tym, że tym największym transferem Orła Łódź może być Andreas Liager, który jeździł w poprzednim sezonie dla Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Sporo mówi się także o zakontraktowaniu Patryka Hansena, Patryka Wojdyło i o pozostawieniu w klubie Mateusza Bartkowiaka na pozycji U24. Kandydatem na pozycję juniorską jest Oliwier Buszkiewicz z Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Ale to tylko na razie przymiarki. Pewnie będzie trzeba jeszcze poczekać, jaki finalnie będzie skład Orła, no bo dość późno łodzianie w ogóle rozpoczęli rozmowy z zawodnikami. Z całą pewnością będzie to moim zdaniem drużyna, której celem będzie utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstraligi. Od czego wy byście uzależniali finał albo to, jak ten sezon Metalka z drugiej Ekstraligi w sezonie 2025 może się potoczyć? No bo tak, mamy Taja Uffindena w Stali Rzeszów. Też różne rzeczy czytamy na temat tego zawodnika. Czy on będzie gotowy do jazdy? Czy on będzie w 100% sprawny? Szymon Woźniak, no jakby nie było, po fatalnym sezonie. Metalka z druga Ekstraliga, wydaje mi się, też już nie będzie odstawać tak jak wcześniej od PG Ekstraligi. No i Unia Leszno chyba tutaj, z racji tego, że gdzieś ten trzon drużyny zachowany. Macie, jak ty się pytasz, od czego uzależniamy, to może zdrowie i szczęście i kontuzje, no bo tutaj te składy są tych topowych drużyn bardzo wyrównane i właśnie chociażby dyspozycja Taja Uffindena, czy ta jego ręka będzie w 100% sprawna i kiedy on wejdzie w sezon i w jakiej formie, to będzie też jakby determinowało potencjał i siłę drużyny z Rzeszowa, która na pewno ma duże ambicje i ciekawy skład.
W drużynie z Leszna no podobnie. Janusz Kołodziej ostatnie sezony miał wybitnie pechowe. Między innymi przez to Unia znalazła się w Metalka z drugiej ekstralidze. Zespół z Bydgoszczy też miewał mniejsze lub większe problemy zdrowotne, bo i Kai Hukembek po poważnym upadku w Warszawie miał słabszy okres, no bo niestety to się odbija na zdrowiu zawodników. Krzysztof Buczkowski no też jeździ tak, że czasami zdarzają mu się wypadki, a czasami też wypadki rywali, z którymi rywalizuje i to też wszystko może mieć wpływ. Także my dzisiaj możemy sobie na papierze, owszem, łatwiej chyba ustawić rundę zasadniczą, że te pierwsze trzy drużyny mogą zająć faktycznie te czołowe lokaty, ale w jakiej konfiguracji potem pojadą w playoffach, to trudno zupełnie przewidzieć. I pytanie, kto będzie czwartym do Brydża w playoffach. Tam kandydatów też jest kilku. Przecież nie zapominajmy o drużynie z Poznania, która w tym roku zrobiła wynik ponad miarę, ponad stan, zaskoczyła, a pozyskała chociażby Bartosza Smektałę, który też jest zagadką. Ja jestem przekonany, że on by się odbudował w Ostrowie, ale czy on się odbuduje w Poznaniu? Zobaczymy. Jarek, to kto będzie tym czwartym do Brydża, jak już tutaj Maciej wspomniał i też chciałem poznać twoją opinię na temat tej topowej trójki na zapleczu Ekstraligi. Jeszcze w uzupełnieniu tego, co powiedział Maciej, myślę, że sporo od tego, jak finalnie zakończy się ta walka o awans, będzie zależeć od tego, gdzie będzie jeździć Damian Ratajczak, bo jest to absolutnie kandydat na topowego juniora w tej lidze, a na dzisiaj jego przyszłości do końca nie znamy. Nie wiemy, czy pozostanie w Lesznie, czy zostanie wypożyczony do PGE Ekstraligi. Uważam, że gdyby Unia Leszno miała tego zawodnika u siebie, no to byłaby faworytem tej ligi. Miałaby, krótko mówiąc, wtedy nieco lepszą drużynę odebrałem przed Polonii Bydgoszcz. A jak może wyglądać układ sił w lidze? Myślę, że to może być liga dwóch, a nawet trzech prędkości. Jeśli chodzi o walkę o awans, to faworytami są dla mnie na dzisiaj drużyny z Leszna i Bydgoszczy. Ich szanse oceniam bardzo podobnie. Trudno mi powiedzieć, który z tych zespołów jest silniejszy na papierze. Dalej widzę natomiast kilka zespołów, które mają szansę sprawić niespodziankę, włączyć się do tej walki, które też będą bić się o fazę playoff. W tym gronie jest Arget Malesa Ostrów, PSZ Poznań, Wilki Krosno i Stal Rzeszów. No i myślę, że walka o utrzymanie będzie rozgrywać się pomiędzy klubami z Łodzi i Tarnowa. Sobota i niedziela stała pod hasłem halowej piłki nożnej w szkole podstawowej numer 9 w Ostrowie Wielkopolskim. Tam rozegrano drugi memoriał Tomasza Jędrzejaka. My z kamerami telewizji ProArt oczywiście tam byliśmy i rozmawialiśmy z organizatorami, a także z żużlowcami, którzy po prostu tak jak w roku poprzednim, tak i teraz przyjechali do Ostrowa Wielkopolskiego. Zobaczmy teraz ten materiał. Tomasz Jędrzejak to wciąż najbardziej utytułowany wychowanek ostrowskiego speedwaya, który w swoim dorobku miał m.in. złoty medal indywidualnych mistrzostw Polski. Nieodżałowany były kapitan WTS-u Sparty Wrocław. Uznawany był także za jednego z najlepszych piłkarzy nożnych wśród żużlowców. Więc jeśli nie żużlowy, a piłkarski memoriał, dziwić nikogo nie może. Mamy możliwość zorganizować drugi memoriał Tomasza Jędrzejaka. Możemy się cieszyć, bo jest jeszcze więcej ekip, które chcą uczcić pamięć świetnego sportowca, jak i człowieka, którym był świętej pamięci pan Tomasz. Podobnie jak przed rokiem, z okazji rozgrywania memoriału Tomasza Jędrzejaka w Ostrowie Wielkopolskim pojawiło się wielu przyjaciół popularnego ogóra, który odszedł od nas przedwcześnie w 2018 roku. Wczoraj był Maciej Janowski, dzisiaj jest też Mateusz Szczepania, Kacper Gomulski, bo wczoraj wyszli z grupy, więc dzisiaj rywalizują w ćwierćfinałach. Jest pan Mariusz Cieśliński, mistrz świata Muay Thai, który był też trenerem ogólnorozwojowym Sparty Wrocław i gdzieś był blisko zżyty ze świętej pamięci panem Tomkiem. No też wielu miało dojechać, niestety różne też sytuacje losowe, jak Wacław Milik, Jan Kwech, no tutaj jakieś sytuacje spowodowały, że nie dojechali do nas, no ale mamy też dużo gadżetów, które będą na naszej stronie na Facebooku licytowane. Na stronie Stowarzyszenia Charytatywnego SMS dajemy nadzieję, gdzie można znaleźć wszystkie przekazane gadżety na licytację. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na leczenie małej Lilianki. Już tradycją stało się, że imprezę w Ostrowie Wielkopolskim poprowadził dobrze znany kibicom speedwaya dziennikarz Eurosportu Mateusz Kędzierski.
wspominamy Tomka, ale wiadomo, też szczytny cel. Tym razem zbieramy pieniądze na leczenie Lilianki, która niestety zmaga się z nowotworem złośliwym, więc super, że jest olbrzymia odezwa kibiców sportu z Ostrowa Wielkopolskiego, z okolic. Środowisko żużlowe znowu się skonsolidowało, bo są też reprezentanci Czech, mechanicy, bandity z Czech, generalnie mnóstwo mechaników. Byli też żużlowcy, mam to na myśli Maćka Janowskiego, czy Kacpra Gomulskiego, czy chłopaka stąd, Mateusza Szczepaniaka. Triumfatorem drugiego memoriału Tomasza Jędrzejaka została drużyna Forever Inox Przygodzice, która przed rokiem przegrała mecz finałowy. Drugie miejsce zajęła ekipa Arabska Pompa. Trzecie Moonfin.pl. Zespół najbardziej żużlowy, który udało się zbudować Mateuszowi Szczepaniakowi, odpadł na etapie ćwierćfinału. Nie to było jednak najważniejsze. Wszyscy chcieli uczcić pamięć utytułowanego sportowca, bardzo otwartego człowieka. Przede wszystkim jako człowiek mega, mega fajny gość. Gdzie się zawsze spotykaliśmy, to nie obyło się bez jakiejś dłuższej rozmowy. Niezwykłe gdzieś tam cześć i każdy swoją stronę, zawsze gdzieś tam z ogórem pogadaliśmy, także mega otwarty człowiek, mega super zawodnik, no a sylwetka, no to każdy dobrze zapamięta ją i szkoda, że takich osób z taką sylwetką nie ma więcej, bo no taka unikatowa. Można powiedzieć, że się bardzo dosyć przyjaźniliśmy, poznaliśmy się w klubie, w którym byłem i do tej pory jestem trenerem Wsparcia Wrocław. Tomek przyszedł do nas i no naprawdę tak no szybko mieliśmy takie, złapaliśmy flow i no takie naprawdę do, cały czas go gdzieś tam wspominamy. No powiem szczerze, brakuje nam. Brakuje tego człowieka nam tutaj. Pamiętam za dzieciaka, jak chodziliśmy na mecze. Tomek zaczynał i ta silna nasza juniorska para, Karol Malecha i Tomek Jędrzejak. I bardzo, bardzo lubiłem ich oglądać i gdzieś tam się wzorować. Później też zaczął mój brat jeździć i na pewno lubiłem chodzić na ten ostrowski żużel, oglądać chłopaków i się wzorować. Później sam zacząłem. Zaraz po rozegraniu finałowego spotkania w głowie organizatora memoriału Tomasza Jędrzejaka snuły się plany na przyszłość. Może w 2025 roku turniej będzie miał inną formułę. Może chętne drużyny zagrają gdzie indziej. Pewne jest jedno, impreza będzie cykliczna, bo jeśli dwie pierwsze edycje cieszyły się takim zainteresowaniem, to trzeba to kontynuować. Myślę, że na razie za wcześnie. Wiadomo, że w głowie gdzieś chcielibyśmy, żeby to się przyjęło, żeby ta pamięć o panu Tomku no, nie zaginęła, tylko żebyśmy mogli raz w roku się spotykać, wspominać, ale to też nie od nas zależy. Jeżeli rodzina nie będzie miała sprzeciwu, tak jak w tym roku, no, będziemy to kontynuować. Tomasz Jędrzejak, wychowanek Towarzystwa Żużlowego Iskra Ostrów, indywidualny mistrz Polski z 2012 roku, wieloletni kapitan Betard Sparty Wrocław, na pamięć z pewnością zasłużył. Drugi memoriał Tomasza Jędrzejaka za nami. W przyszłym roku zapewne trzeci, ponieważ organizatorzy zapewniają, że chcą, żeby ta impreza była cykliczna. Warto, bo ilość drużyn z roku na rok jest coraz większa. Panowie, ja mam też taki wątek, jeszcze wracając do tego kolejnego sezonu odnośnie Arget Malesy Ostrów, bo tak patrząc na to, jak kluby w Ostrowie chcą budować, nie mówię tutaj tylko o klubach żużlowych, mowa chociażby o piłce ręcznej, w koszykówce wygląda to różnie, ale żeby bazować na wychowankach. I tak, Maciej, jeżeli mielibyśmy Norberta Krakowiaka traktować jako wychowanka, bo to jest zawodnik co prawda z Gniezna czy spod Gniezna, ale licencję zdawał jako zawodnik poprzedniego klubu z Ostrowa Wielkopolskiego, no to mamy Norberta Krakowiaka, Sebastiana Szostaka, całą masę, nie wiem, 5-6 będzie juniorów już z licencjami na ten sezon. No i można powiedzieć swojego Olivera Bercona. Nie wychowanka, ale wiem, o co ci chodzi, że kibice są tak na pewno przywiązani do tego sympatycznego Szweda. Ja tak rozmawiając z Mariuszem Staszewskim, mówię: Mariusz, na tym trzeba budować frekwencję albo zainteresowanie speedwayem w Ostrowie, bo taka sytuacja chyba, nie wiem, od czasów Iskry Ostrów. Ja wyliczyłem, że tych wychowanków w składzie może być 4 razem z Norbertem Krakowiakiem. Mariusz Staszewski mówi: stop, 5, bo na rezerwie też pewnie będzie junior. To chyba taka dobra droga, której też wymagali kibice już kilka lat temu.
Tak, aczkolwiek koniec końców kibice też oczekują wyniku sportowego i fajnie, że są wychowankowie, ale jak wychowankowie nie będą przykładać się do tego, żeby wygrywać te mecze, to ten kibic no, niestety nie będzie przychodził tak licznie na stadion, jak pewnie tego klub by oczekiwał. Moim zdaniem to jest fajny, ciekawy zespół, też dobrany odpowiednio charakterologicznie, bo widać, że ta drużyna ma taką chemię między sobą. Wydaje mi się, że tutaj Luke Becker też się w to wszystko fajnie wkomponuje. Frederik i Olivier to myślę, że też się dobrze znają i rozumieją. I teraz chyba przed łańcuchem herbowym, jak była sesja autografowa, żartowali, że mają najwyższego i najniższego zawodnika w lidze. Także to oni potrafią to wszystko tak fajnie jakoś tam scementować. No Olivier chyba już w tym sezonie pokazywał, że jeździł dla Łodzi, a serducho gdzieś tam cały czas było w Ostrowie, bo ta reakcja, interakcja z kibicami była fantastyczna zarówno na Stadionie Miejskim, jak i motoarenie w Łodzi. No i fajnie, że on wraca. Pamiętam, że rozmawiałem z nim po przegranym przez Łodzian ćwierćfinale z Ostrowem. I on powiedział coś takiego, że nie ma ofert, były wcześniej, ale jeden mecz zawalił w Krośnie i przestały telefony dzwonić. I powiedział, że on nawet rozważa, bo zakładał wtedy, że Łódź nie pojedzie, rozważa, że nie będzie jeździł w polskiej lidze. No aż tu Ostrów wykonał telefon i ich tam była krótka rozmowa, także tam pewnie finanse były na samym końcu. Ważna była chęć tej współpracy. Ja jeszcze przytoczę taką anegdotkę odnośnie Oliwiera. Pamiętam, jak on trafił do Ostrowa 2021 rok. I przeprowadzałem z nim wywiad w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim i tam jest taki mural, gdzie tam są ostrowskie legendy. I tam pytam się Oli, kto to jest i dlaczego oni. No jak zacząłem mu wymieniać kto i dlaczego, to powiedział, ja też chcę się tam znaleźć. To jest taki fajny sygnał. On czwarty sezon pojedzie w Ostrowie. Mam nadzieję, że nie ostatni i ja też nie zapomnę tej radości w 2021 roku, kiedy Oli świętował w Krośnie z drużyną awans do PGE Ekstraligi. Wydaje mi się, że on tam się cieszył najbardziej. No i może akurat taki skład montowany na miarę możliwości finansowych, nie jakby szaleństw na rynku, które miały miejsce i może jak forma akurat tych wszystkich zawodników się zgra, może ten ostrowski tor wreszcie będzie też atutem gospodarzy, tak jak w 2021 roku. Kto wie, no, sport lubi niespodzianki. Jarek, bo ty poruszałeś taki temat związany z Chrisem Holderem, że Australijczyk, były mistrz świata, dosyć długo zwlekał z podpisaniem jakiejkolwiek umowy. Cierpliwość włodarzy ostrowskich się skończyła, podpisany został Luke Becker i też poruszyłeś taką kwestię, czy Luke Becker to lepsza opcja na ten moment od Chrisa Holdera. I jak ty w ogóle patrzysz na ten nowy skład Arget Malesy Ostrów? Jest to drużyna ciekawa, zbudowana przede wszystkim za rozsądne pieniądze, bez szaleństw na rynku transferowym. Myślę, że jej sukcesem będzie awans do fazy play-off, bo trzeba pamiętać, że od przyszłego sezonu mamy już trochę inny regulamin. Jeśli ta drużyna znajdzie się w czwórce, patrząc na składy innych ekip, to będzie można mówić o dużym sukcesie. A jeśli chodzi o twoje pytanie dotyczące Chrisa Holdera, to uważam, że dobrze, że doszło do tej zamiany. Moim zdaniem Luke Becker to jest zawodnik z ogromnym potencjałem i myślę, że kiedy trafi do takiego klubu jak Arget Malesa Ostrów, to w końcu ten potencjał uwolni. W poprzednich latach też trochę przeszkadzały mu w tym kontuzje. Ja liczę, że to będzie jedno z objawień tych ligi, że to będzie lider tego zespołu. Jeśli tak się stanie, to też szanse Arget Malesy na wyższe miejsce będą rosnąć. Aczkolwiek tym podstawowym celem, który byłby też dużym sukcesem, byłby awans do play-off. Pamiętajmy też o tym, że atutem powinna być formacja młodzieżowa. Jest na to spora szansa, będzie w niej startować Paweł Sitek, a juniorzy, którzy jeździli w tym roku, no mieli okazję już zdobyć trochę doświadczenia, pojeździć w rozgrywkach ligowych, więc uważam, że za rok ich występy będą wyglądać zupełnie inaczej. Liczę, że to będzie udany sezon dla Arget Malesy Ostrów. Jarek, bo ty tak wspomniałeś o tym, że ciekawy skład za stosunkowo niewielkie pieniądze. No i właśnie ja też podczas zakończenia sezonu troszeczkę dopytywałem o te finanse, bo o tych finansach rozmawiają wszyscy. Do tego też przejdziemy. Ale prezes Waldemar Górski powiedział, że to nie jest tak, że my będziemy mieli dużo tańszy zespół. Wszystko idzie do góry i tak jak on powiedział,
że w poprzednim sezonie budżet oscylował w granicach 10-11 milionów złotych, no to ten kolejny może kosztować podobnie. Tak, tylko gdybyśmy rozmawiali o utrzymaniu tegorocznego składu albo o budowie składu, który ma walczyć o awans do PGE Ekstraligi, tak jak było to w minionym sezonie, to z całą pewnością nie byłby to budżet, jaki był w tym roku w Arget-Mare Siostrów, tylko on musiałby być znacznie zwiększony, więc w tym sensie miałem na myśli, że nie doszło do żadnych szaleństw finansowych, tylko do przeczekania i sięgnięcia po zawodników, którzy znajdowali się mimo wszystko w zasięgu Arget-Mare Siostrów. Dobrze, Jarek, to też chciałbym, żebyśmy pozostali przy tych finansach, bo Mariusz Staszewski bardzo często lubi poruszać ten temat, że to, co dzieje się w ostatnich, nie wiem, dwóch sezonach, nie tylko w PGE Ekstralidze, ale także w Metalka z drugiej Ekstralidze, to jest istne szaleństwo i to zmierza w złą stronę. Ja wiem, że ceny, nie wiem, chociażby samych opon czy tunerów rosną, ale właśnie, w którą stronę to zmierza i czy to jest dobry kierunek, że te budżety są w taki sposób drenowane? Z całą pewnością zmierza to w złym kierunku. O tych problemach klubów najmocniej usłyszeliśmy teraz, po zakończeniu tego minionego sezonu, ale to też nie jest tak, że te problemy wzięły się z dnia na dzień. Tak naprawdę teraz mówi się o tym więcej, bo niedawno doszło do likwidacji regulaminu finansowego. Zniknęły te drugie umowy sponsorskie, które też zawodnicy podpisywali z klubami. Wcześniej te problemy były, zaległości też były spore, tylko nie mówiło się o tym w takim stopniu. Natomiast no, stawki zawodników rosną w niesamowitym tempie. Jeszcze niedawno za te pieniądze, które jeżdżą, za które obecnie startują czołowi zawodnicy Metalka z drugiej Ekstraligi, rywalizowali zawodnicy w PGE Ekstralidze i to nie trzeba się wcale cofać o wiele sezonów. Myślę, że to jest kwestia 4-5 sezonów i wtedy o takich pieniądzach mówiliśmy w PGE Ekstralidze. I z całą pewnością ktoś tego w końcu nie wytrzyma. W tym roku było już blisko, żeby w lidze nie wystartowała Stal Gorzów, a przypomnę, że w Ekstralidze mówimy o budżetach przekraczających 20 milionów, o gigantycznych wpływach z telewizji. Tam są naprawdę ogromne pieniądze. Rozmawiamy już o tym dziś, że nawet kluby ekstraligowe tego nie wytrzymują. Także zgadzam się z Mariuszem Staszewskim, że zmierza to w złym kierunku. Nie do końca zgadzam się jednak z propozycjami metod rozwiązania tego kryzysu, które proponuje Mariusz Staszewski. Maciej, jak ty się zapatrujesz na to wszystko? Bo tutaj chyba, jeżeli chodzi o te propozycje, to domyślam się, że KSM, tak? Mariusz Staszewski chyba w jednym z wywiadów mówił, żeby to wróciło do rozgrywek żużlowych. Znaczy, na pewno trzeba coś zrobić, bo prawda jest taka, że ten balonik oczekiwań żużlowców jest tak pompowany, że za chwilę to wszystko pęknie. Zobaczmy Unię Tarnów, która tak naprawdę przez cały sezon miała problemy finansowe. Chodzą słuchy, że praktycznie przez cały sezon nie płaciła, a jednak wygrała tą Krajową Ligę Żużlową i zrobiła krok do przodu, gdzie w Metalka z drugiej Ekstralidze są dużo większe pieniądze. Teraz pojawiają się te większe pieniądze z telewizji. Chociaż one też, te dysproporcje pomiędzy Metalka z drugą Ekstraligą a PGE Ekstraligą są zbyt duże, a oczekiwania żużlowców w Metalka z drugiej Ekstralidze są ogromne, nieporównywalne jakby do samych wpływów. I teraz rodzi się pytanie, czy mamy więcej kibiców na stadionach, czy mamy więcej sponsorów. Telewizja w tym sezonie 2025 będzie płaciła więcej, ale tak naprawdę to wszystko nie pokrywa tego, co oczekują zawodnicy, bo zawodnicy są w tej chwili najdroższym ogniwem działalności klubów. I tak jak pojawiły się większe pieniądze w PGE Ekstralidze, powstała U24 Ekstraliga, miały być rozbudowane te działy marketingu klubów PGE Ekstraligowych, pewnie w niektórych ośrodkach to wszystko funkcjonuje tak jak powinno i ma to ręce i nogi, aczkolwiek no, cały czas te stawki żużlowców idą w górę. Tutaj no, nie widać końca tego i nie wiem, do czego to prowadzi, bo naprawdę to wygląda źle, bo te budżety są już naprawdę wydrenowane. Te pieniądze, o których mówiłeś w Ostrowie, to jeszcze kilka lat temu to się nie śniło, że można taki budżet sezon stworzyć. 2021 to chyba, nie wiem... 4 miliony prawdopodobnie. Tak. I wtedy był awans. I wtedy zawodnicy za podpis dostawali 100-150 tysięcy złotych.
Dobrze, bo czas nagli. Maciej, bo tak słuchając i ciebie, i Jarka, sporo też mówi się o telewizji. Ja, broń Boże, nie powinienem może się wypowiadać. Oczywiście trudno nam porównywać się do stacji Canal+, ale nie myślicie, że to właśnie te wysokie umowy telewizyjne też troszeczkę nam ten żużel zmieniły, tak po jednym zdaniu? Zmieniły. Tutaj telewizja, no fajnie, że jest, że transmituje wszystkie mecze, że płaci coraz większe pieniądze. Widocznie też na tym zyskuje, no bo nie robiłaby tego, gdyby de facto kibice nie kupowali tych pakietów i nie zwracali pieniędzy z powrotem. No bo można powiedzieć, że telewizja jest największym sponsorem, ale oni też muszą na tym zarabiać. Koniec końców za to płaci kibic. I ten kibic jest ciągle drenowany przez, można powiedzieć, że kluby żużlowe i tak dalej. Teraz podniosło się wielkie larum w Gorzowie czy w Bydgoszczy, że ceny karnetów, ceny biletów poszły w górę. No tylko, że kurczę, utrzymanie tych klubów kosztuje. No i jak najłatwiej załatać dziurę? Podnieść cenę biletu. No i w Bydgoszczy tak ponad 2000 chyba się sprzedało od razu. No to też pokazuje, że pomimo droższych cen jest zainteresowanie. Także no kibic popłacze, ale koniec końców kupi ten bilet czy karnet i pójdzie dopingować swoich. Macie, miało być jedno zdanie. Jarek, jak ty się zapatrujesz na to? Bo też Grom kilka razy, czy to w poprzednim sezonie, czy jeszcze wcześniej, spadały na telewizję, bo ona jakby od 2-3 lat rządzi PGE Ekstraligą i to chyba też nie jest żadna tajemnica. Myślę, że największym problemem nie jest to, że telewizja płaci tak duże pieniądze. To owszem przekłada się po części później na stawki, których oczekują zawodnicy. Natomiast największy kłopot polega na tym, jak wygląda konstrukcja tych klubowych budżetów, że tak naprawdę 80, a może i więcej procent to są wynagrodzenia dla zawodników. To jest największy problem i myślę, że o tym trzeba rozmawiać i to trzeba zmienić, bo jeśli tak dalej będzie to wyglądać, to naprawdę myślę, że w niedługim czasie, w perspektywie jednego, dwóch sezonów, doczekamy się upadku nie któregoś z klubów z Krajowej Ligi Żużlowej, Metalka z drugiej Ekstraligi, tylko w końcu wydarzy się to także w PGE Ekstralidze. To jeszcze jedno tylko zdanie, jeśli wtrącę, a propos telewizji. Też dyktuje telewizja terminarz. Te mecze są w różnych dziwnych czasami porach i dniach. Teraz będziemy mieli jeszcze czwartki. I tu też pieniądze z telewizji, okej, fajnie, wpływają do klubów, ale teraz pytanie, ile przez te terminy i godziny odpływa z biletów? Maciej, za chwilę do tego jeszcze wrócimy, bo przed nami właśnie wypowiedzi jeszcze z zakończenia sezonu, gdzie Waldemar Górski, trener Mariusz Staszewski wypowiadali się o sytuacji w Gorzowie, o finansach i właśnie o budżecie, jaki może dysponować ostrowski zespół w sezonie 2025. Myślę, że sytuacja Gorzowa to nie jest jakaś tam udosobniona w naszych warunkach, bo nie ma co ukrywać, że warunki zawodników z roku na rok rosną no, do sum astronomicznych, no, niewyobrażalnych jeszcze 2-3 lata temu. I myślę, że w jakiś sposób trzeba to powstrzymać, bo jeszcze rok, 2-3 i może zostać tam jedna liga, a nie trzy, więc myślę, że jakieś systemowe rozwiązanie, KSM, rezygnacja z dwóch Polaków, jeśli rezygnujemy z juniora, to może tak, że trzeba zrezygnować z jednego seniora, żeby gdzieś te kwoty zatrzymać, a nawet cofnąć, bo no jest to już dzisiaj, myślę, szaleństwo. Możemy sobie budować dreamy, ale czy to powiedzie się sukcesem, a nie krachem finansowym, bo to są dwie osobne sprawy. Także budżet po naszych takich wstępnych przeliczeniach nie będzie mniejszy, bo nie może być mniejszy, bo nawet jak my szukamy nowych zawodników, to nie znaczy, że oni przychodzą za 50%, bo to jest nieprawda. Budżet będziemy musieli mieć porównywalny do tego sezonu, czyli gdzieś tam około 11 milionów. Maciej, wspomniałeś tutaj o tych czwartkach, że od tego sezonu i w czwartki Metalka z druga Ekstraliga, ale ja chciałbym pójść jakby troszeczkę dalej.
Jak Stal Gorzów może wyglądać w następnym sezonie? Bo dla mnie, i nie wiem, też chciałbym, żeby Jarek się wtrącił tutaj w tą dyskusję, bo może ja czegoś nie rozumiem, ale jeżeli to jest klub, którego audyt wykazuje 12 milionów, czy ponad 12 milionów zadłużenia, na szybko trzeba spłacić 4,5 miliona złotych, słyszymy, że to się udało. Okej, ale to wszystko... Pytanie, jak się udało? Czy to się udało pożyczkami? No dobrze, Maciej, okej, tego pewnie się nie dowiemy, ale jeżeli jest 12 milionów złotych dziury w budżecie do zakopania, znajdują się 4,5 miliona złotych, no to z czego nie będą finansować ten zespół w nowym sezonie? Tam są tak hojni sponsorzy, miasto daje tyle pieniędzy? Chyba, że da tyle pieniędzy, no bo też różne słuchy chodzą na ten temat, aczkolwiek na to też pewnie muszą zgodzić się radni, a tam z tego co słyszałem też nie wszyscy są tak aż bardzo przychylni. Mimo wszystko udało się uratować na ten moment, przynajmniej tak to wygląda. Nie wiadomo jeszcze jak będzie kwestia licencyjna, no niby mają dostać tą licencję, okej. Jakub Miśkowiak też już zdecydował się nie przedłużać umowy, tak? No ale tam są cały czas drodzy zawodnicy pozostali, z którymi niby negocjuje się kontrakty, ale jeśli z nimi się teraz renegocjuje kontrakty, to ci zawodnicy już na 2026 pewnie rozmawiają z innymi klubami. No i tak to pewnie będzie wyglądało. Jarek? Dla mnie ta sytuacja jest też o tyle zdumiewająca, że mówiliśmy w Gorzowie o ponad 10 milionach, nawet 12 milionach zaległości. A podczas jeszcze gali PG Ekstraligi prezes Waldemar Sadowski biegał za Jakubem Miśkowiakiem, żeby ten podpisał kontrakt na kolejny sezon. Więc szczerze mówiąc, ja kompletnie nie rozumiem, jak wyglądała w ostatnim czasie polityka finansowa Stali Gorzów. Dla mnie na razie jest to tylko odroczenie problemu. Nie jestem jeszcze przekonany, jak ta historia w Gorzowie się zakończy. Myślę, że został ugaszony tylko pierwszy pożar, ale co będzie dalej, to tak jak powiedziałeś, 4,5 miliona złotych zostało spłacone na już, ale za chwilę trzeba wypłacać zawodnikom pieniądze już na przygotowanie do kolejnego sezonu. Na razie nie doszło do renegocjacji kontraktów. Są tylko rozmowy na ten temat. Nie wiadomo, jak podejdą do tego zawodnicy, bo oni nie muszą się na to godzić. Mają wynegocjowane przecież wieloletnie umowy, które obowiązują na przyszły sezon. Za chwilę Stal będzie miała do zapłaty kolejne rachunki. Nie byłbym też jakimś super entuzjastą co do tego, że te wszystkie zobowiązania będzie spłacać miasto. W Gorzowie funkcjonują inne kluby sportowe. Jeśli Stal dostanie znacznie więcej pieniędzy, za chwilę w kolejce mogą znaleźć się następni. A to nigdy nie jest komfortowa sytuacja, żeby w ten sposób zwiększać wydawanie pieniędzy poprzez na sport w mieście, więc zobaczymy. Na razie tylko wiemy tyle, że Stal Gorzów jedzie, ale nie wykluczałbym tego, że za rok będą znowu kłopoty. I to nawet nie tylko w Stali Gorzów, może się okazać, że za chwilę też w podobnym położeniu znajdą się inne kluby. Jarek, jak tak rozmawiamy o tych finansach i o tym, że te stawki rosną niesamowicie szybko, ja mam tutaj na myśli może nie stawkę za punkt, ale za podpis, bo też taka informacja, że czterech żużlowców, którzy w PG Ekstralidze zmienili przynależność klubową, odzywają się te poprzednie kluby, żeby oni przedstawili faktury, na co zostały wydatkowane te pieniądze. Ja tutaj jeszcze w poprzednim tygodniu gościłem Jakuba Krawczyka i Kuba przyznał, że on, koszty, które on poniósł w sezonie 2024, były w granicy 700-800 tysięcy złotych, ale też trzeba zaznaczyć, że Jakub Krawczyk tak na dobrą sprawę zmieniał klub. Z tego, co mówił, musiał zainwestować w busa i te koszty z pewnością w następnym sezonie będą mniejsze. Nie wiem, domyślam się, albo tak mi się wydaje. Ale no właśnie, czy to nie jest tak, że tu jedni próbują nabrać drugi, jak mówimy o żużlowcach, że on potrzebuje, dajmy na to za podpis, 1 000 000 złotych, bo takie są koszty, a później te pieniądze nie wiadomo, gdzie są przeznaczone. No jestem bardzo ciekaw, jaki będzie finał tej sprawy i jak ci czołowi zawodnicy, te największe gwiazdy, o których mówimy, udokumentują to, że wydały rzeczywiście całe kwoty za podpis pod kontraktem, na te zakupy silników, na inwestycje we własny team. No, jestem bardzo ciekaw. Jest to też ważne wydarzenie pod kątem tego, co będzie działo się w przyszłości, bo jeśli się okaże, że te kluby mają w tym przypadku rację i odzyskają te pieniądze, no to przecież skoro mamy tak trudną sytuację finansową w polskim żużlu, to niewykluczone, że za rok będzie więcej takich przypadków i kluby będą prosić
coraz większą liczbę zawodników, żeby udokumentowały to, w jaki sposób, udokumentowali to, w jaki sposób przygotowywali się do sezonu. Może to jest początek jakiejś normalizacji w tym finansowym Eldorado, bo no nie oszukujmy się, większość pewnie zawodników za te podpisy no nie wydawało wszystkich pieniędzy na to przygotowanie, na obsługę teamów i tak dalej. Może to jest początek czegoś nowego. No bo jeżeli Jakub Krawczyk, który tak na dobrą sprawę pierwszy cały sezon startuje jako zawodowiec, wydaje 700-800 milionów z czego 700-800 tysięcy, gdzie połowa pewnie to jest bus, to domyślam się, że zawodnicy co roku nowego busa nie potrzebują i silniki też zdarzają się tacy żużlowcy, którzy jeżdżą na silnikach z poprzedniego sezonu, zatem gdzie te koszty? Już tak też króciutko kończąc. No, mówię, z całą pewnością nie ma potrzeby, żeby co sezon wymieniać busa. Jeśli chodzi o silniki, no to zawodnicy kupują je przed początkiem każdego sezonu, ale też, tak jak powiedziałeś, korzystają z tych, na których startowali w poprzednim sezonie i często one okazują się lepsze od tych, które zostały dopiero co zakupione. Także no, myślę, że jest to ciekawa sytuacja. Ja sam z zainteresowaniem będę czekać, jak to się rozstrzygnie. Myślę, że czeka na to rozstrzygnięcie tej sytuacji też wiele innych klubów, które zastanawiają się, co w przyszłości pod tym kątem zrobić. Jarek, to już tak kończąc, ostatnia wypowiedź, ty mówisz, że nie jesteś za rozwiązaniem, które proponuje Mariusz Staszewski. Domyślam się, że chodzi go o KSM, a zatem jak ty byś widział, jakie rozwiązania w żużlu, żeby to, jak to Maciej powiedział, finansowe Eldorado zatrzymać? KSM jest trochę tak jak z zagranicznym juniorem. Przerabialiśmy już to w przeszłości. To rozwiązanie się nie sprawdziło, więc no nie powinniśmy popełniać tych samych błędów. Powinniśmy się na tych błędach uczyć. Z jednej strony Mariusz Staszewski mówi o tym, żeby ściągać z klubów ograniczenia przy budowaniu składu, żeby nie było zawodnika U24, żeby odejść od jednego polskiego seniora i żeby była dowolność, ale z drugiej strony no, mówimy o KSM-ie, które jest ograniczeniem, wprowadzeniem właśnie kolejnego ograniczenia, bo wtedy większe pieniądze będą zarabiać zawodnicy, którzy akurat mają odpowiedni KSM i to im będziemy przelewać te pieniądze. Także ja uważam, że to w żaden sposób nie doprowadzi do większych oszczędności, po prostu te pieniądze zarobi ktoś inny. Poza tym nie widzę też powodów, żeby ograniczać kluby, które pozyskują sponsorów, które są wypłacalne, jak Betard Sparta Wrocław czy Motor Lublin. Dlaczego mamy im rozmontowywać drużyny, skoro tam nie ma żadnych problemów z płynnością finansową? Tak jak powiedziałem, problemem jest to, że wynagrodzenia dla zawodników to jest 80, a czasami więcej procent całego budżetu, więc myślę, że dobrym rozwiązaniem, o którym od jakiegoś czasu mówi się, jest wprowadzenie salary cap, czyli rozwiązania polegającego na tym, że określona część budżetu, dajmy na to 60%, może być przeznaczona maksymalnie na wynagrodzenia dla żużlowców. W ten sposób nie mamy ograniczeń przy budowie składu. Kluby, które pozyskują sponsorów, które mają wysokie budżety, nadal będą mogły wydawać najwięcej, ale no kwota, która też będzie trafiać do żużlowców, zostanie jakoś ograniczona. Ja uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, innego nie widzę. Byłbym daleki na pewno od rozmawiania o KSM-ie, bo no to po prostu było i się nie sprawdziło. Dobrze, dziękujemy. Maciej, tak proszę w jednym zdaniu, ty masz jakiś pomysł, jak to zrobić, jak uzdrowić sytuację finansową w polskim Speedwayu, KSM czy nie? Nie, KSM też nie, aczkolwiek nie wiem, czy może to brutalnie zabrzmi, ale czy jakieś spektakularne bankructwo nie sprawi, że zawodnicy, kluby, działacze przejrzą na oczy i zaczną inne, może troszeczkę, stawki. Chociaż z drugiej strony to pewnie będzie tak, że jak znajdzie się ktoś na rynku, za chwilę będzie chętny, który zapłaci mu więcej, no i kółko się zamyka. Takie drastyczne rozwiązanie Maciej Kmiecik tutaj foruje. W każdym razie warto było posłuchać, drodzy Państwo, sezon 2025 zapowiada się niezwykle emocjonująco i pewnie będzie ciekawiej, tak jak w latach poprzednich, na zapleczu PGE Ekstraligi niż w samej Ekstralidze. Zobaczymy, wrócimy do dyskusji pewnie po nowym roku. Moimi Państwa gośćmi byli Jarosław Galewski. Dziękuję, Jarku. Dziękuję. A także Maciej Kmiecik. Dziękuję Maciej, bardzo. Dziękuję. Ja nazywam się Marcin Gebel i zapraszam na kolejne pozycje sportowe w telewizji ProArt.